Siema, tu Metal, a dzisiaj zrobimy unboxing paczki z Like Take. Szła dosyć długo, ale nie, na szczęście nie było żadnych problemów. Zaraz zgadnijcie, co tam jest, raczej dowiecie się. Poczujmy tą radość z rozrywania paczki. Uwaga, uwaga. Dwie kostki moju. Jakiego moju? Moju Weilong. Niby wszyscy teraz kupują moju Sulong, a ja nie mam moju Weilong, więc stwierdziłem, że sobie kupię. Akurat na Like Take'u była dosyć spora przecena. Paczkę otworzyłem, znaczy odebrałem na poczcie. Zobaczmy, są tu obie wersje kolorystyczne. To jest na czarnym plastiku, a tu jest na białym plastiku, jak sądzę. Pudełka całkiem ładne. No tam. Pudełko jak pudełko, i tak na nie się zbytnio nie patrzy. Otwórzmy pierwszą kostkę. Instrukcja. Naklejki całkiem spoko. Otwórzmy drugą kostkę. A przy okazji powiem, że rzadko będą się filmiki pokazywać, chociaż raz na jakiś czas jakiś unboxing albo coś. Dziwne. Jedna jest opakowana, a druga nie. Nie ogarniam. Dobra, pierwsze ruchy. Całkiem śmieszna budowa. Ale miałem tą kostkę już czarną w rękach. I wiem, że naprawdę bardzo dobrze chodzi. No, dosyć płynnie. Trzeba ją jeszcze wyrobić, bo tak jakby sucho. Jak nasmarujemy, to będzie ok. Wow. 45 stopni jest. Pół klocka. Mój Dian niestety nie dokładnie 45. No, w granicach, w porywach. Tutaj będzie pół klocka. Dzisiaj się nie bawiłem regulować go. Jak ktoś chce, to mam Rubiksa na sprzedanie. Naklejki Fulbrighty. Z moim logiem. Cenę można uzgodnić. Dobra, otworzymy drugą. Nie wiem właściwie, czemu oni pakują jedny tak, inny tak. Przecież to w sumie im różnicy nie robi, czy spakują dwie kostki, czy jedną kostkę, czy nie spakują w ogóle. Jak już pakować, to wszystkie, a jak nie pakować, to żadnej. Pierwsze ruchy czarną kostką. Ten sam feeling, to samo uczucie suchości, tylko tutaj naklejki ładniej wyglądają niż tutaj. Porównam sobie do moich. To jest to samo. Żółty się może trochę czymś różnić. Mój pomarańczowy jest bardziej fluorescencyjny, ten jest taki bardziej, no nie wiem, taki bardziej łososiowy. Niebieski taki sam i biały też teoretycznie taki sam. Czerwony mój jest chyba trochę jaśniejszy. No. Sprawdzimy jeszcze, jak się rusza. Zrobimy może jakieś ułożenie pokazowe i zakończymy. Dobrze. Oglądnijmy. No, start. Takie było ułożenie. Kostkę polecam. Na chińskich stronach jest tańsza. Tą kupiłem za 7,50 w dolarach, bo była naprawdę duża przecena. Polecam także kupować u magicznej kostki, bo to wspiera różne zawody, na które jeździcie. Dzięki za oglądanie i cześć.